Dawid Błanik, Korona Kielce. Dawid, pamiętasz, kiedy ostatni raz zaliczyłeś tak fatalne z całym zespołem swoim, w którym grałeś wejście w mecz, no bo w trzeciej minucie 0-1, w szóstej 0-2. Szczerze mówiąc, sięgając głęboko w pamięć, no to nie pamiętam takiego spotkania, gdzie tak fatalnie wchodzimy w pierwszą połowę. Szósta minuta, przegrywamy u siebie 0-2 i na pewno no robiliśmy wszystko, szczególnie w drugiej połowie, żeby gdzieś odwrócić ten wynik, ale się nie udało. Bladan Kowacewicz obronił 3 strzały, zresztą to były jedyne 3 celne strzały w tym meczu. W pierwszej połowie Miłosza Trojaka, w drugiej Marcela Pięczka i głową Adriana Dalmau. Trochę mało, biorąc pod uwagę, że 20 kilka minut graliście z przewagą jednego zawodnika. Dokładnie, zdecydowanie mało, bo mając jednego zawodnika więcej przez ponad 20 minut, bo sędzia tam doliczył bodajże 7 minut, no to tych sytuacji powinniśmy stworzyć zdecydowanie więcej. No gdzieś na pewno z tego co pamiętam, fajną Szyki miał sytuację, ale tam obrońca dobrze się zachował i wybił. No na pewno musimy przeanalizować to spotkanie, wyciągnąć wnioski, zresetować przede wszystkim głowę, bo to teraz jest najważniejsze i wygrać z Pogonią u siebie. Dawid, możemy mówić o kryzysie w Koronie Kielce? Ja bym bardziej powiedział, że po prostu mamy słabszy moment i potrzebujemy jednego takiego idealnego do nas spotkania, żeby po prostu ten ogień znowu w nas był. No tak, tylko akurat na przełamanie Pogoń Szczecin to nie jest najlepsza drużyna, biorąc pod uwagę, że ostatnio przegrali u siebie, to tutaj też przyjadą do Kielc mocno zmotywowani, żeby znów wrócić na zwycięską ścieżkę. No wydaje mi się, że ja uważam właśnie odwrotnie, że Pogoń to jest przeciwnik, na którym idealnie możemy teraz się odbić, bo jest to drużyna, która walczy o najwyższe cele w tym sezonie, my odwrotnie i wydaje mi się, że Pogoń to jest taki przeciwnik właśnie, że wygrywając wejdziemy na tą odpowiednią drogę. A tylko wiesz, no to Raków, analizując to, co odpowiedziałeś, no to Raków też był dobrym przeciwnikiem, żeby wygrać. No dokładnie, był dobrym, ale dzisiaj był Raków tak dysponowany, żeby poza naszym zasięgiem i to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jacek Podgórski, Korona Kielce. Jacku, porażka z Rakowem Częstochowa i ktoś powie, z mistrzem Polski przegrać można. Każdy zespół może przegrać, także i Korona Kielce. Natomiast dziwi to, że tak szybko straciliście 2 bramki i tak naprawdę straciliście koncepcję tego, jak to spotkanie trzeba prowadzić, bo plan pewnie był zupełnie inny. Tak, na pewno te 2 bramki trochę zaburzyły ten plan. Mieliśmy jeszcze dużo czasu, żeby odwrócić losy spotkania. Na pewno to przeanalizujemy, spróbujemy poszukać jakichś tam pozytywów i nie ma co załamywać głów. Za 4 dni, za 3 mamy kolejny mecz i trzeba się przygotować do niego jak najlepiej. Nie radziliście sobie w pierwszej połowie zupełnie z wysokim pressingiem Częstochowian? No trzeba sobie to powiedzieć jasno, że tak, no tak było. No, próbowaliśmy gdzieś uprościć tą grę, wydłużać ją, ale to też nie przynosiło efektu, bo nie zbieraliśmy tych drugich piłek. Często właśnie Raków je zbierał i przez to się napędzał. No nie radziliśmy sobie, musimy im oddać dzisiaj, że byli lepsi i wygrali to spotkanie. Tak naprawdę trener Dawid Szwarga powiedział, i trudno tu się z nim nie zgodzić, że ma pretensje do swojego zespołu tylko o to, że nie padła 3. bramka, która by pewnie wcześniej zamknęła mecz. Nie wiem, to już ich problem. My musimy się skupić na sobie, bo nie jesteśmy w takiej sytuacji, jakbyśmy chcieli i musimy naprawdę wziąć się w garść i robić wszystko, żeby po prostu wrócić na zwycięski tor. Można mówić o kryzysie w zespole? Nie wiem, czy o kryzysie. Na pewno gdzieś trochę jest słabszy moment, ale ta drużyna już nieraz pokazywała, że może się odbić i będziemy starali się na pewno to zrobić jak najszybciej oby. I no, musimy podnieść głowę do góry i walczyć przede wszystkim.